Wczoraj zakończyliśmy drugi dzień turnieju, jesteśmy na półmetku. Tabelę widzicie na screenie. Zaczniemy zatem od Fubara, dla którego się wczoraj niezbyt przyjemnie zakończył ten dzień. Co masz, Wojtek, jakie masz przemyślenia, co masz do powiedzenia na ten temat? Trudno cokolwiek mądrego powiedzieć. Dzień zakończył się fatalnie, a zaczął się bardzo ciekawie od tych zwycięstw. Dwa zwycięstwa, tak. 2-1, 3-2. A później niestety seria 5 meczów wyjazdowych, a jak tutaj wszyscy na tym turnieju widzimy, na wyjazdach gra się najtrudniej. 5 porażek z rzędu, wezwanie do zarządu, ultimatum w postaci 10 punktów w 5 meczach, co oznacza, że nie mogłem ponieść 2 porażek, 2 porażki poniosłem, no i koniec. Jakieś masz wnioski, dlaczego tak się stało, przyczyna? Przyczyna, no myślę, że największą przyczyną jest ten pierwszy dzień, tak? On pociągnął za sobą to, co się stało w dniu drugim, pierwszy dzień, tam za mało punktów zdecydowanie, taktyka pierwszego dnia była fatalna. Potężne dziury w obronie, łatwo tracone bramki, mało strzelonych. Drugi dzień, taktyka zmieniona, 2 pierwsze mecze wygrane. Gdyby było więcej punktów, być może dotrwałbym do tego trzeciego dnia, ale za szybko mówić cokolwiek, tak? Trzeba to sobie przeanalizować i przemyśleć. Pozostaje wierzyć, że będzie to jakimś doświadczeniem dla Ciebie i no, na pewno. Na pewno wszyscy chcieliby podziękować Ci za udział w turnieju. Też dziękuję. Rywalizacja była na pewno z Waszej strony dużo lepsza niż z mojej. Obrzydziliście mi po prostu tego Football Managera na dobre. Także myślę, że sobie zrobię pauzę. No i tyle. Dzięki. Dziękujemy za rozmowę i te 2 dni mam nadzieję, że jakoś przeżyjesz jeszcze z nami. Pewnie.